Teraz co? Dlaczego myślało, że ja idę? Tak. Nie zbliżaj. Tak? Czekaj. A jeżeli powiemy, żeby za nami szedł? Czego chcę? Nie dam się tak łatwo zastraszyć. Mam na... A może jednak przydałoby nam się z retoryki... Ale to musielibyśmy aż do perswazji, czyli też trzy atuty. Ciebie oko, wykręć jakiś numer, to pożałujesz. Czekaj, a jeżeli porozmawiamy... Wciąż tu jest? Dobrze, o co chodzi? Z Lidią. Czego ci potrzeba? Coś jeszcze? Teraz kto mnie widzi? Nie lubię tych zewnętrz. O, siema Karmelek, siema, siema. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Kto mnie widzi? Może Lidia mnie widzi. Żałuję, że nie jestem tym skrytobójcą. Z tych pomyślnych. To są tylko ceny. Tak czy inaczej nie mogę tego zrobić. W takim razie... Niech Lidia go zabije. Nikt się nie obrazi, jeżeli Lidia go zabije. O, pierścień lepszego rycerza, bardzo miło. Teraz, jaki ja mam pierścień? Czy mam? Nie, nie mam. Okej. Zaraz, coś mi nie pasuje. A tak. Okej, oni się nie obrażą, bo to tylko strażnicy mnie atakują. To mi nie przeszkadza. Myślę, że jeżeli tam. Bo nie mam w tej chwili żadnego sobie. Po prostu. Okej, nie. Nie rozumiem. Poczekam, aż będę ćwiczył sobie ten skradanie. I wtedy będę myślał o tym. Wtedy będę myślał o czym innym. Tak, to nie. Dobrze. W takim razie zostawmy w spokoju tego zioma. Musimy opcjonalnie pójść do jakiejś karczmy. On nie ucieknie. Wbrew temu co mówią, on nikogo nie zabije, myślę. Nie wiem. Ale nie powinien nikogo zabić ten wampir. Przybywasz do gwiazdy zarannej w dziwnym czasie. Wygląda na to, że... Tak, tak. Śnią się koszmary. To klątwa. Na pewno. Muszę wynieść się z tego miasta. O, w sumie... Mir, weź się w garść. To tylko sny. Wytłumacz jej to, Randurze. W sumie to nie. Słuchaj tego uważnie, Fruki. To tylko sny. Co cię... Całe miasto. Tak, przecież to jest daedryczne zadanie. Te sny jest. Muszę zatrzymać jej. Muszę wrócić. Może zechcesz mi. Powiedział. Proszę tylko o zaufanie. Wspania. Świątynia nocnego Zewu jest nieopodal gwiazdy. Okay. Za. Wyrn ze swej cytadeli. Któż. Jakaby nie była prawda. Okej, okay, on pójdzie do tamtego miejsca. Nie myślisz, że to normalne? Mówię ci, że to zło. Teraz ty. Szukasz pokoju? Nie martw się. Nie, nie ma. Zdają się nie nękać. Nie ma niczego na koszmar. Okay. Do następnego razu. Musi być jakiś znak. Teraz on by chciał, żebym do świątyni nocnego Zewu szedł. Dobra, nie mało istotne. Się dobrze wyspać, niezależnie od tego, ile w siebie wleje.
jest ten, ale nie, my chcemy iść tu do świątyni nocnego Zewu. Tu. Jak my się tu przeteleportujemy, to on... O kurczę, trzy nieświecie polarne? Pokaż, co potrafisz. Okej, okay. Zabijmy niedźwiadki, okej. Okay. Przecież ja cię nie zabiłem, ziom. O co jej chodzi w ogóle? Dobrze, weźmy to, co ma nam... Tak, te skóry niedźwiedzie też nam się przydadzą przez... Okej. To musimy tu przez chwilę poczekać? Dlaczego? No dobrze, nie rozumiem. Dlaczego on tam nie chciał? O, moment. Wszyscy są w karczmie, ten... Chowany też? Dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy, że będę mógł zamordować. Po której jest... A, jest druga w nocy, okej. Okay. To mój ulubiony utwór. Legenda, którą wszyscy znamy i kochamy. Bohater, bohater, nasz serce ma wojownika. Okej. Okay. Powiadam, powiadam, smocze dziecię nadchodzi. Moc głosu starożytna, nordów w duszę przenika. Wierzajcie. Dobrze, ja bym wolał zabić tego nędzarza, ale tam. Tak, mój synu, w czym mogę ci pomóc? Tędy ze swej cytadeli w... Któż to... Jaka by nie była prawda. Dupa. Intencje raczej nie. Idę stąd. Mam nadzieję, że się nie zabugowało całkiem to zadanie. A. Teraz co? Aha, tu mamy odwiedzić. Tak, mamy odwiedzić. Ale tutaj... Woźniców. W sumie... Pójdźmy w takim razie do stajni, gdzie wiem, gdzie jest woźnica. Myślę, że może obecność Lidii tamtego ziema spoczywa. Mogę zabrać. To jeden z tych cesarskich uczonych, co? Być może tak, ale mam już dosyć problemów na głowie. A tak, pamiętam tego kap... Chciał, żeby go zaprowadzić do Smoczy Mostu, ale nie było mi po drodze. O, naprawdę. Do następnego zaraz. Okej. Okay. Smoczy Mostu, okej. Okay. Mam odkryty Smoczy Most. No dobra, teraz muszę popytać. Dziecko, czy widziałeś kapłana ćmy? Nie wiem, czym jest kapłan ćmy, ale niedawno rzucił mi się w oczy jakiś starzec w długiej szacie. Jechał na wozie z kilkoma cesarskimi strażnikami. Okej, okay, to by pasowało. Ale nie wpadli z wizytą. Jechali na południe, przegalopowali przez miasto i przebyli Wielki Most. Okej. Okay. To było bardzo niedawno. Założę się, że dogonisz ich, jeśli się pośpieszysz. Okej. Okay. W porządku. Muszę przeszukać teren z drogi na południe. I rzeczywiście nie powiem mi, gdzie to jest. O, co za nędzarze, no dobra. Ale musimy po prostu iść tą drogą na południe tutaj. I nam powie, że jest dobrze. W sumie tak naprawdę ten znak damy nie jest aż taki dobry jak znak rumaka. Bo moglibyśmy sobie coś zakląć, co by nam zrobiło regenerację zdrowia, kondycji. A z drugiej strony 100 punktów ciężaru plus tarcze też by mnie, noszenie tarczy też by mnie nie obciążało. To jest dosyć dobry ten. Hej, nastąpił tu atak. Wampiry. Były wampiry. Dokładnie. Wiadomość od wampira. Daj.
efekty prastarych zwojów, tak, ślepota między innymi. Czytać. Teraz. A, wiadomość, okej. Patrzę, grywkę przytrzymaj go. Łamienie woli, Malkus. Okej. Okay. Musimy pójść do... Nie tutaj. A, tutaj, kryjówka przodków, okej. Okay. Czyli niż myślałem. Bardzo dobrze. A, w sumie też moglibyśmy iść za krwią. Daleko, ale dobra. Nie, gdzie on być? To było tutaj, gdzie od razu wiem, gdzie to jest. W sumie tragicznie byłoby grać w tą grę bez żadnych znaczników. O nie, to byłoby troszkę trudne. Zwłaszcza ze względu na tak dużą ilość błędów. Ale w praktyce prawdopodobnie musiałem tu przyjść według krwi. Albo jakoś tak śledzić. Bo to by mi ułatwiło dojście do tego miejsca. No naprawdę. Okej. Jesteśmy. A, w sumie ślepy. Trudno. Okej. Okej. Zaraz, tu będą gargulce pewnie, co? Względu na to, że tak. Dobra, jest piesek. Bardzo dobrze. W sumie te obroże mnie nie obchodzą. Okej. Okay. Pytanie, czy ten gargulec się obudzi i zejdzie do mnie na dół? Jest tam kto? Nie, nikogo tu nie ma. Poddajesz się. Czemu on mówi, że się poddaje, kiedy się nie poddaje? Kłamał. To jest kamień. O. Okej, to nie jest... Ale tam coś ciekawego. Plus, jeżeli możemy... Warto zawsze troszkę punktów, znaczy troszkę próbować. Trzyma. Kurde, a za ostro wchodzi tam. Dupa, nie trafiłem. No trudno. Jest tam kto? Kogo nie ma? Fus! Tam na górze tylko. O nie, jakieś pioruny. Okej. Okay. W porządku. Pierwszy niech będzie. Im zacieklej walczysz, tym cierpienie będzie większe. Ustawię ci opór, potworę. Muszę. Jak długo zamierzasz jeszcze bronić? Kapłanie ćmy. Twój umysł był silny, ale twoje... Okej, dobrze. Magiczna soczewka, okej, weźmy.
Okej, okay, to chyba wszyscy wrogowie. Nie zamków niech będzie. Szynek. Weźmy, bo to jest drogie. Miarę. Śpi, trumna, chodź. Dzięki, nie jestem wampirem, żeby w niej spać. To oni mają. Broda, gdybym był wampirem, to w swoim domku mógłbym więcej tam. Mógłbym więcej rzeczy wybudować. Fajnie to wygląda, ten odcinek. Poczekaj, przestań! O, okej, przeżył. To nie ja walczyłem. Tak, zdaję sobie sprawę. Widziałem swoimi oczami, ale nie umiałem kontrolować swoich czynów. A, czemu wytłumaczycie to dosłownie w tejże? Jaką miał nade mną ten podły wampir. A, no dobra. Rychło w czas. Dzięki tobie te wampiry twierdziły, że pory... Tak. No dobrze, koniec z tajemnicami. Jeśli moja wiedza historyczna jest, możesz na mnie liczyć w kwestii prastarego zwoju. Powiedz... Dobrze. Pójdę już. Okej, okay, nim dobrze. Pojawi się więcej tych wampirów. Okej. Okay. Właśnie zakończenie misji. Teraz nie jestem za bardzo pewien, jakby wyglądała ta misja od strony wampirów. Bo będąc wampirami, też byśmy chcieli mieć tego zioma na swoich tych. Więc pewnie było wyglądało to tak, że... No tak, zaczęliśmy go porywać, ale tam... musisz pomóc ziomowi, bo będą atakowani przez tych obrońców świtu. Ktoś tam z tym. No dobra. Leleń? Nie. Zabija ci jeleń. Nie wiem, co dają te misje od tego ziomala. Czy to są tylko takie dodatkowe misje, które mogę robić? Jak? Za bardzo w jaki sposób mógłbym zabijać skrytobójczą zabójstwo. O, jest. Okej, okay, siema. Gadać? Moja podróż do Skyrim zmieniła się w nie lada przygodę. Okej. Okay. Jestem pod gadać. Wrażeniem, że tak szybko udało ci się znaleźć kapłana ćmy. Za miejsce? Nie, teraz. Nie, przekazaliście? Na czytanie? Tak. Jedynie daj znać starcowi, kiedy chcesz zaczynać. Okej. Okay. Mogę pogadać z nim. Siema. Co mogę dla ciebie zrobić? A, moja to nie do końca gościnność. No i muszę powiedzieć, że ta forteca jest... O, jak najbardziej. Okej, okay, zobaczmy, co on tam przeczyta. Zobaczmy, jak. Bo normalnie, normalny człowiek oślepłby. Teraz... Gdyby czytania? Wszyscy mogli być cicho, muszę się skoncentrować. Okay. Mam przed oczami wizję. Obraz wielkiego łuku. Znam tę broń. To łuk Auriela. Teraz jakiś głos szepcze. Pośród dzieci nocy powstanie straszliwy władca. W erze sporów, gdy smoki powrócą do królestwa ludzi, ciemność zmiesza się ze światłem, a noc i dzień staną się jednością. Okej. Głos cichnie, a słowa zaczynają brzmieć coraz bardziej niewyraźnie. Ale zaraz, jest coś jeszcze. Sekret mocy łuku jest opisany gdzie indziej. Myślę, że w innych zwojach są jeszcze informacje o proroctwie. Mamy jakiś kolejny zwój znaleźć. Widzę je
Jeden z nich zawiera starożytne tajemnice smoków, a drugi mówi o mocy starożytnej krwi. Okej, okay. Czyli to drugie. Moja wizja ciemnieje i nie widzę już nic. Myślałem, że może byłyby jakieś efekty fajne, ale nie. Całe proroctwo. Musimy zdobyć dwa pozostałe. Jak dwa pozostałe? Swoje. Muszę odpocząć. Czytanie mnie zmęczyło. Chodź, staruszku. Potrzebujesz odpoczynku. Teraz. On czytał, ale to było znacznie mniejsze niż to, co ona ma na tym. W koniec zwoju i w pogoni za cieniem. Skąd ja wiem, że w Akademii w Zimowej Twierdzy? Bez sensu. Zaraz. Masz chwilę, by porozmawiać? Mam. Kapłan Ćmy, Dexion. Mówił, że potrzebujemy dwóch pozostałych prastarych zwojów. Tak, potrzebujemy. Chyba wiem, gdzie należy zacząć ich szukać. No gdzie? Połowa ludzi z twojej małej drużyny prędzej by mnie zabiła, niż ze mną porozmawiała. To nie zachęca do otwierania się przed innymi. Nie ma sprawy. Nawet mój ojciec zgotował mi cieplejsze powitanie, a to już coś znaczy. Od kiedy postanowił wprowadzić to proroctwo w życie, zaczęliśmy się od siebie oddalać. No dobra. Myślę, że nawet nie widzi już we mnie córki. Jestem tylko narzędziem do osiągnięcia celu. Tak, gdzie jestem Musimy zły? Znaleźć moją matkę, Valerikę. Okej. Okay. Ona na pewno będzie wiedzieć, gdzie go szukać, a przy odrobinie szczęścia sama będzie w jego posiadaniu. Super, a gdzie ona jest? Ostatnim razem, gdy ją widziałam, twierdziła, że uda się w bezpieczne miejsce. Gdzieś, gdzie nie znajdzie jej mój ojciec. Poza tym nie chciała mi nic powiedzieć. Ale jak to powiedziała, miejsce, gdzie by nigdy nie szukał. Brzmiało tajemniczo, lecz przykuwało uwagę. W swojej piwnicy. Może. Nie mogę tylko pojąć, dlaczego powiedziała to akurat w taki sposób. Poza tym nie ma takiego miejsca, którego mój ojciec by nie przeszukał. A miał na to mnóstwo czasu. Jakieś pomysły? W zamku Volkihar? Zaczekaj. To prawie ma sens. W zamku to ma jest sens. Dziedziniec. Pomagałam jej uprawiać tam ogród. Wszystkie składniki naszych eliksirów pochodziły stamtąd. Zwykła mówić, że mój ojciec nie znosił tego miejsca. Było dla niego zbyt spokojne. Te? O, absolutnie. Ale moja matka nie jest tchórzem. To znaczy, nie sądzę, że tam się na nią natkniemy, ale warto to sprawdzić. Okej, okay, super. To prawda, ale znam sposób, dzięki któremu dostaniemy się na dziedziniec, nie wzbudzając podejrzeń. Na północnym krańcu wyspy jest zapomniana zatoczka, którą poprzedni właściciele wykorzystywali, by przewozić zapasy do zamku. Okej. Okay. Jest tam stary tunel prowadzący z zamku. Tamtędy wejdziemy. O, super. Cóż, nie prowadzę każdej poznanej osoby do sekretnych zakamarków miejsca, w którym przyszło mi dorastać. Aha. Pozbądź się tego piątego koła u wozu, a będziemy mogli wyruszyć. Poczekam na ciebie w dokach. No wiesz co, jak możesz Lidię nazwać piątym kołem u wozu? Naprawdę jesteś niedobra dla niej. To najpierw pójdźmy po tamto drugie, tamten inny zwój. Wiemy, że musimy tam pójść. Gdzie? Do smoczego. Tak. Zaraz. Gdzie jest kamień rumaka? Lorda. Damy. Nie, to są. Teraz. Wow. Kurczę, ślepy jestem. Miałem rumaka, a tu jest kamień. Okej, pójdźmy. Bardziej opłaca nam się rumak, mimo że. Teraz... Ona by chciała nam... Kurczę, dużo jesteśmy od niej szybsi. Pierdza.
Dobrze, pójdźmy tutaj do zamku Volkihar. Tutaj. Czekaj mu tutaj tak z 12 godzin. Ona powinna nam być blisko w miarę. Sprawdzić. Czyli ona jest gdzie już? Okej, okay, jest tu w dokach. Super, Lidia, musimy się rozstać na chwilę. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. Okej. O. Ach, dobra, w takim razie... Czekam tylko na ciebie. Tak, idź. Chodź, to zaraz za rogiem. Za rogiem? Okej. Okay. Że ty mnie będziesz prowadziła, no ale dobra. Ładnie, którędy ona by chciała, żebym poszedł. A, okej, okay, przez to miejsce. Okej. Okay. Fajnie. Po prostu jest jakaś ciskinia, rozumiem. Boże. Tutaj, okej, okay, świetnie. Draugry? Czemu draugry? A nie, szkielety. Ej, nawet jak ma pełny pancerz, to... Skąd mi strzelił? A, tu z góry, okej. Okay. Spoko. Serena dosyć celna jest. O, zaraz. Ten tu silniejszy niż inne. Dobra. To by było jakbym widział Serenę. A, szkielet, siema. Fus! Nawet o tym nie myśl. Tyk. O czym mam nie myśleć? O czym miałbym nie myśleć, Seren? Postanowione, nie postanowione, po prostu skończone. Jaś go i co z tego? Strzała. Okej. Okay. Ciekawe, od którego poziomu pojawiają się ebonowe rzeczy. W sklepach. Znaczy nie ebonowe. Na ludziach. Kto tam jest? Kto tam jest? Kurczę, znowu mnie zaatakował. Nie lubię tego, oszukują mnie. Dobra. Raczej z tych psów nie potrzebuję nic podnosić. Słyszysz to? Nie. Ja muszę... A, to jest mój przyjaciel, okej. Fus! Czemu on mnie atakował? Tylko raz go uderzyłem. O, fragment dziennika, okej, miło.
przeczytajmy to. Okej. Magia, okej. Rada. Wojna Eterium. Wydaje mi się, że już miałem tą książkę, ale dobra. Tutaj skręć w lewo. To jedno z tych podwójnych... Kręcę w prawo, ale to... Mało jest. Nie chciałem tego. Dajmy mu to. Nie, tu nic ciekawego nie ma, okej. Myślę, że tu coś będzie. Czemu mnie uderzyła? Ona jest niedobra. No dobra.